500 cm sześciennych pojemności, 48 koni, 45 Nm, 213 kg na sucho. Benelli TRK 502. Czy to dobry wstęp do turystyki na kategorię Agda? Dobra, ja jestem Łukasz i tak jak Wam zapowiedziałem, Benelli TRK 502 bez X, czyli ten na 17-kach, nie na większych kołach, na bardziej szosowych kołach, bardziej szosowy turystyk. No i cóż, motocykl nie jest nowy, znaczy, kurczę, inaczej. Większość motocykli, które dostaję do testów, to są motocykle albo praktycznie nowe i ja je docieram, bo tak się zdarzało w przypadku kilku motocykli. Są też motocykle, które dostaję z bardzo niskim przebiegiem, ale z reguły są to egzemplarze z danego roku, maksymalnie rok wcześniejsze. Czyli tak jak mamy teraz 2021 rok, to maksymalnie z 2020. Ten egzemplarz pochodzi z 2018 roku. Jest to nadal testówka od Benelli. To nie jest niczyj prywatny motocykl używany. Natomiast jest to wersja przedliftowa. Jak mnie zapewniano w Benelli, prowadzi się identycznie jak wersja z 2021 roku. Została podmieniana troszeczkę oczywiście wyglądowo, jakieś tam gadżety, jakieś tam bzdety pierdoły, ale główny motocykl jest identyczny. Natomiast pomyślałem sobie, że trochę nie fair byłoby testować ten motocykl jako pojazd nowy, bo on ma nie dość, że już w tym momencie 3 lata, to ma jeszcze 12 tysięcy kilometrów. I bardzo dużo osób, które jest zainteresowanych motocyklami Benelli, zastanawia się, jak one sprawują, jak one wyglądają, jak to wszystko działa po czasie, po pewnym czasie. Bo nie oszukujmy się, to nie są drogie motocykle, one nas kuszą trochę ceną, kuszą nas teoretycznymi możliwościami tego, co możemy zrobić, ale jak ma się w praktyce? Postaram Wam się, poza tym, że opowiedzieć o tym motocyklu, jaki on jest, to też zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które dostrzegłem wynikających z przebiegu tego motocykla. I teraz tak. Motocykl jest stricte turystą. Jak widać, jest masywny, jest duży. Ta cała czasza tutaj z tymi wszystkimi plastikami z boku, gmole oczywiście nie chronią od wiatru, ale też są olbrzymie, to wszystko zapewnia bardzo dobrą ochronę przed wiatrem. Wysoka szyba, jak to u mnie, nie znoszę. Ale to później. Ogólnie tu, wszędzie, do tego miejsca mamy bardzo dobrą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Ręce mamy bardzo mocno chronione,
dużymi handbarami, co przy upalnej pogodzie będzie troszeczkę uciążliwe, bo rzeczywiście mniej tego strumienia powietrza do nas dociera, natomiast jak już będzie chłodniej, to na pewno to docenimy. Szczególnie miłośnicy dalszych wypraw będą takie rzeczy doceniać, że po prostu ta pogoda ich tak bardzo nie męczy, bez względu na to, jaka jest. Natomiast docenią też podróżnicy siodło. Podejrzewam, że pasażer też będzie miał wygodnie, chociaż niestety nie mam chwilowo tego, jak sprawdzić ze swoją pasażerką. Natomiast kanapa kierowcy jest wygodna, jest mięsista, jest mimo wszystko dosyć nisko. My w tym motocyklu siedzimy. Nie jest tak, jak przypuśćmy, nie wiem, byśmy testowali to, co testowałem przed tym motocyklem, czyli Benelli 500 Trial. Tam Leoncino 500 Trial, dokładnie rzecz biorąc. Tam siedzimy na motocyklu. W tym wypadku, przepraszam Was, no niestety dźwięki wszelkiej maści, to była akurat R1 jakaś. W tym wypadku siedzimy w motocyklu. Mimo to, że motocykl sam w sobie jest bardzo duży, jak na 500 i ogólnie nawet jak na motocykl jest całkiem spory, to kanapa jest na wysokości tylko 800 mm, co powoduje, że nawet przy moim skromnym wzroście 1,75 m spokojnie obydwoma stopami dosięgam do ziemi na postoju, tak? Więc nie ma tutaj tego problemu, że musimy drobić paluszkami, tak jak przy większości turystycznych enduro. Wiem, to nie jest turystyczne enduro, to jest motocykl turystyczny, ale on sprawuje się wtedy dużo przyjemniej. Teraz troszeczkę o tym, jak ten motocykl się prowadzi. Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, bo motocykl nie prowadzi się trudno, nie prowadzi się ciężko, nie prowadzi się źle, ale też jestem daleki od stwierdzenia, że motocykl prowadziłby się rewelacyjnie. Powiedziałbym, że motocykl prowadzi się poprawnie. Tam, gdzie chcemy, żeby skręcił, tam skręca, tam, gdzie chcemy, żeby się zatrzymywał, tam się zatrzymuje. Hamulce nazwałbym wystarczającymi, chociaż klamka jest bardzo miękka i w większości motocykli mamy bardzo dużą odległość po przyciśnięciu tego hamulca praktycznie do maksa. Tak mówię praktycznie, bo tego maksa rzadko kiedy się wciska. To tutaj już przy silniejszym hamowaniu mam wrażenie, że zaraz przytrzaśniemy sobie palce i ogólnie, żeby ten motocykl zaczął hamować, tą klamkę trzeba wcisnąć bardzo głęboko. Ten skok jest bardzo daleki. Zastanawiałem się, na ile to może być, nie wiem, zużycie klocków, że po prostu tam już trzeba bardzo duże ciśnienie stworzyć, czy nie wiem, zużytego płynu, ale płyn przynajmniej przez wizjerek wygląda na jeszcze w miarę spoko, nie jest jakiś brudny, nie jest ciemny, nic takiego. Klocki też jeszcze są, więc być może jest to cecha tego układu hamulcowego, a być może został już tak zmęczony przez testerów, bo nie oszukujmy się, jeżeli to jest wersja demo, to nie dość, że jeżdżą tym klienci, to jeździ też tym bardzo duża ilość testerów, a motocykle w rękach testerów, z tego co jestem w stanie zauważyć, nie mają lekkiego życia. Nie dość, że nie wiem, czy siebie zaliczać do tego grona testerów, ale robimy dosyć spore przebiegi, to jeszcze część z nas sprawdza te takie graniczne możliwości niektórych pojazdów i no one po prostu dostają srogi w pierdziel, więc hamulce działają, są wystarczające i te hamulce są dosyć miękkie, one tak jak mówię są wystarczające, natomiast ta klamka, przez to, że ona tak głęboko wpada w początkowej fazie, zanim się do tego przyzwyczajemy, buduje troszeczkę niepewności, cholera, gdzie są te hamulce. A druga rzecz jest taka, że ja w trakcie testu mimo wszystko obawiałem się, że przy bardzo mocnym hamowaniu, jeżeli będę go nagle potrzebował, bo wiadomo, że możemy sobie testować mocne hamowania, a kiedy nagle potrzebujemy bardzo szybko się zatrzymać, to już zupełnie inna rzecz, że tych hamulców po prostu zabraknie. Ale ogólnie w trakcie zwykłej, konwencjonalnej jazdy hamulce są wystarczające. Więc tutaj nie wiem, na co to rzucić, albo są tak zużyte, albo ten typ tak ma. Kolejna rzecz, która jest dosyć ważna w tego typu pojazdach, to jest zawieszenie. Znaczy, zawieszenie jest ważne we wszystkich pojazdach, ale tutaj to zawieszenie, ono nie jest ani nie za twarde, ani nie za miękkie. Jest takie pośrodku. Też nie powiedziałbym, że jest jakieś rewelacyjnie komfortowe, ale w połączeniu z tą kanapą, która tutaj jest, da się tym bardzo przyjemnie podróżować, nie czuć jakiegoś większego zmęczenia po trasie, jeżeli chodzi o ten zestaw, jak gdyby, tych dwóch rzeczy. Chociaż mogło być troszeczkę stabilniejsze w zakrętach. To jest tak, że ten motocykl chętnie skręca, ale robi to z taką delikatną dozą niepewności.
to nie jest tak, że on mimo swojego niższego zawieszenia niż przypuśćmy w wersji X, czy tak jak w tym momencie jesteśmy przyzwyczajeni, że większość tych turystycznych motocykli musi być wysoko, to on mimo wszystko tak troszeczkę z tym oporem się kładzie w zakręty. Skręca, ale troszeczkę oporu, troszkę taki niepewny jest. No ale no trudno. Co prawda też tylna opona jest troszeczkę na środku już wyjeżdżona, widać już takie małe przepłaszczenie, ale nie jest to chyba na tyle duże przepłaszczenie, żeby już miało aż tak duży wpływ na to, jak motocykl będzie się prowadził w zakręcie. Natomiast ogólnie w całym zestawieniu, jeżeli chodzi o podróże dalekie, to te wszystkie cechy jak na razie są tak naprawdę na plus tego motocykla, da się to przyjemnie wykorzystywać w turystyce. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć przy tego typu pojazdach, jak już mówimy o turystyce, to jest zbiornik paliwa. Tu jest gdzieś schowany. 20 litrów. I 20 litrów to jest całkiem sporo jak na motocykl. Tym bardziej, że średnie spalanie w teście wyszło mi około 4,5 litra na 100 km. Bo niestety komputer pokładowy nie pokazuje nam tych wartości, nie ma czegoś takiego, mamy tam tylko wyświetlacz biegów, któremu nie wolno ufać, bo on pokazuje to, co w danej chwili ma ochotę. Czasami mi na jedynce pokazywał, że jadę na czwórce, czasami pokazywał mi w trasie, że jadę na piątce, mimo to, że zapiłem już szóstkę, próba zapięcia szóstki nie zmieniała nic, ewentualnie na chwilę pojawiała się na wyświetlaczu szóstka i po, nie wiem, 2-3 kilometrach znowu pokazywała się piątka. Stałej, jednostajnej jazdy. Do takiej jazdy by się tempomat przydał, też go nie ma, ale to nie jest motocykl drogi, więc nie oczekujmy Bóg wie czego i Bóg wie jakiej ilości gadżetów. Natomiast zbiornik paliwa i spalanie 4,5 litra. I zastanawiam się nad jedną rzeczą. Tu w teorii to jest ten sam silnik, co jest w Leoncino, co jest w 502C, co jest w większości 500-ek tak naprawdę od Benelli. I zastanawia mnie to, jak bardzo skrajne znaczy skrajne może przesadzam, ale jak bardzo różne wartości spalania możemy na tych motocyklach uzyskać. Bo testując Leoncino 500 Trial uzyskałem spalanie powyżej 5 litrów, tutaj spalanie wyniosło 4,5 litra. Przy 20-litrowym zbiorniku jest to całkiem duży zasięg. Rezerwa też do nas krzyczy całkiem wcześnie na zasadzie stary, dotankuj, bo zostało Ci 6 chyba czy 7 litrów paliwa tak naprawdę, bo dzisiaj miałem rezerwę już już od jakiegoś czasu miałem tą rezerwę, zatankowałem pod korek i wyszło tylko 15 litrów, więc jeszcze 5 litrów gdzieś tam było, więc podejrzewam, że przy tych 6-7 się mniej więcej zapala. Natomiast ta różnica w tym spalaniu mocno mnie zastanawia, tym bardziej, że spodziewałem się, że ten motocykl w porównaniu do Leoncino będzie palił więcej. A tu okazuje się, że nie. Dlaczego spodziewałem się, że będzie palił więcej? Bo jest o ponad 40 kg cięższy. Ten waży 213 kg na sucho. W Leoncino 500 Trial na sucho ważył tylko 170 kg. To jest ogromna, ogromna różnica. I to nie jest tak, że tą masę będziecie czuli przy manewrach typowo parkingowych, tak? Przy jakimś przeprowadzaniu, przepychaniu, czy powolnych takich manewrach, bo wtedy i tak bardzo nie czuć. Odnoszę to najbardziej do 500 Trial, bo miałem ten motocykl jak gdyby jeden po drugim, 502C tak naprawdę było czuć wagę jego, dopiero chcieliśmy go stojąc obok przepychać. Natomiast tą wagę poczujecie podczas skręcania, że on zupełnie inaczej będzie chciał skręcać. To jest też kwestia zawieszeń. Tutaj notabene zawieszenie jest przednie, bez regulacji z tyłu. Z tego co pamiętam, jakaś regulacja wstępna jest. Jest, coś tam możecie sobie popoprawiać, poustawiać pod siebie. Natomiast przód jest w ogóle nieregulowany. Tylko tą masę czuć w trakcie skręcania i w trakcie przyspieszania. Ja wiem, że to być może jest bardzo średni punkt odniesienia prędkość na drugim biegu, bo tutaj teoretycznie jest ta sama skrzynia, co w 500C, bo one są zbudowane wszystkie na tej samej platformie. I tak jak w 500 Trial ponad 100 km na godzinę robiliśmy na drugim biegu, według wyświetlacza, który lubi kłamać, to ten lubi tak samo kłamać, około 10 km na godzinę przy 100 km. To tu przy 90 już nam się kończył drugi bieg. Tą wagę naprawdę czuć w trakcie przyspieszania. Jak chcemy gdzieś się szybko włączyć do ruchu czy coś takiego, to czuć. I wydaje się, jakby ten motocykl miał tej mocy troszeczkę mniej, on po prostu jest dużo cięższy. 40 kg to jest naprawdę duża różnica, jeżeli chodzi o motocykl. To jest w stosunku do Leoncino Trial, jakbyście mieli non-stop bardzo lekką pasażerkę z tyłu. To jest mniej więcej taka różnica w wadze.
Tak, wiem, niewiele jest dziewczyn, które ważą 40 kilo, ale znajdziemy takie, znajdziemy, spokojnie. Ktoś na pewno taką znajdzie. Natomiast ogólnie tym motocyklem jeździło się przyjemnie, gdyby nie te elementy, do których przejdziemy później przy jego zużyciu. Bo to niestety dosyć mocno wpływało na, może nie stres, ale na taki troszeczkę niesmak związany z tym motocyklem. Kolejna rzecz, o której Wam wspomnę i przydatna dla turystów, to jest też gniazdko USB, które tutaj mamy sobie pod klapeczką taką gumową, ładnie schowane, żeby nam nie napadało do środka. I możemy sobie tutaj podłączyć czy to telefon, czy jakąś nawigację, czy coś takiego, więc mamy źródło prądu już wyprowadzone. Co do świateł, ta wersja ma jeszcze zwykłe żarówkowe światełka, nie LEDy. LEDowe są kierunkowskazy. W lusterkach. Co widać w lusterkach, bo to też się przyda. No niestety w lusterkach widać niewiele. Mimo to, że one są dosyć szeroko rozstawione, to jak stoimy, pole widzenia jest ogromne. Ale jak zaczynamy tylko i wyłącznie jechać, to niestety lusterka bardzo wpadają w wibracje. Ogólnie cały motocykl dość mocno wibruje, tylko to nie są takie wibracje, ale ala, nie wiem, V2 od Harley'a, tak? Że cały motocykl tam aż rzuca. Nie. To jest takie bardziej mrowienie. Ten motocykl cały czas non-stop mrowi i to potrafi być męczące. Niestety ogranicza pole widzenia w lusterkach, ale też powoduje przeniesienie tych wibracji na nogi, o czym też za chwilę przy zużyciu. Więc tak, wibracje jak najbardziej są. No i teraz przejdźmy, pomału przechodząc do wad i w tych wadach też będzie zużycie. Powiem Wam oczywiście o wadzie, którą jak oglądaliście inne moje filmy o turystycznych motocyklach, gdzieś tu Wam coś popodrzucam, to jest coś, czego ja nie znoszę, czego nie cierpię, z czym nie potrafię się dogadać. Szyby wysokie. Ta szyba jest dość wysoka w porównaniu z, nie wiem, z innymi motocyklami, nawet z, nie wiem, z F900 XR, którego też testowałem. Tam ta szyba była dla mnie była w idealnej wielkości. I naprawdę jeżdżę różnymi motocyklami i moglibyście powiedzieć, no dobra stary, ale ty masz 10-letni kask. Wiem, powinienem zmienić, tu się bije i zmienię. Przyjdzie taki moment, że zmienię kask, ale możecie powiedzieć, dobra stary, ty masz 10-letni kask, który pewnie już jest rozregulowany, rozklekotany i dlatego ci się szyba trzęsie, jak masz motocykl z wysoką szybą. Tylko kurczę, czemu ona mi się trzęsie tylko na tego typu motocyklach z wysoką szybą? To samo było. Kurczę. Wymienię Wam motocykle ostatnio testowane przeze mnie, w których ten problem się pojawił. Znaczy na przestrzeni ostatnich 2 lat. Tracer 700 łomotał. On był dodatkowo podwyższany z dodatkową taką wysoką szybą. Afryki obydwie miałem ten sam problem. Ten problem się pojawił też w Tri-City 300, która miała akcesoryjną wysoką szybę. W czymś jeszcze chyba. Nie wiem. Wreszcie motocykli nie miałem tego doświadczenia. Nie miałem tego doświadczenia przy niższej szybie, na przykład tak jak już wspomniałem F900 XR, czy nawet swoim motocyklów, którym te 24 lata temu był sportowym motocyklem i był tak projektowany. Miałem założoną przez jakiś czas szybę Bubble. Ci, którzy tam kojarzą troszeczkę to sportowe bardziej motocykle, będą widzieli, jak wyglądała szyba Bubble. To miałem założoną taką szybę, zmieniłem ją z powrotem na seryjną, jest o niebo lepiej. Tam przy 160 km na godzinę czuję normalny opór wiatru, ale nic mi nie chce tej głowy urwać. We wszystkich motocyklach, którymi do tej pory jeździłem tego typu, ta szyba powoduje to, że chce mi łeb urwać i nie jestem w stanie nawet przeczytać znaków, bo tak mocno trzęsie mi kaskiem. Nawet jak mam uszczelnioną szybę, bo już szybę nauczyłem się uszczelniać, żeby nie było, że jeździsz cały czas gościu z rozszczelnioną szybą, dlatego ci się trzęsie. Nie. Natomiast nadal trzęsie. I to trzęsie bardzo mocno. Ale chmurka nadeszła. Będziemy rozjaśniać. I nie jestem w stanie nic zobaczyć. To, że szyba jest jeszcze z jakiegoś dziwnego tego materiału i on tak jest jeszcze bardziej niewyraźny, to jest inna rzecz. Na szczęście możemy patrzeć nad nią. Natomiast ja nie dogaduję się z szybami. Nie mam tego problemu na motocyklach sportowych. Nie mam tego problemu na motocyklach typu naked. Mam taki problem przy szybach wysokich, pionowych, takich płaskich. Nie wiem czemu, ale tak mam. Do 110 na
Nawet nie powiem Wam do jakiej prędkości, bo mi to już zaczynało przeszkadzać przy 60 na godzinę tak naprawdę. Wolę, naprawdę, serio, może nie wiem, jestem jakimś masochistą, czy cokolwiek takiego, ale wolę jechać 120 km na godzinę nakedem, niż z taką szybą. Wolę ogólnie jechać nawet sportowym motocyklem, na którym będą bolały mnie plecy, bo tak, to już jest ten moment, kiedy bolą plecy, jeżeli próbujemy się trzymać w okolicy prędkości przepisowych na motocyklach sportowych, niż jechać z taką szybą. Nie wiem, tak mam. Dla mnie te wszystkie szyby są wadą. Wiem, że dla większości z Was wysoka szyba jest ważna. Jeszcze niektórzy dokładają deflektory, jakieś inne pierdoły. Dla mnie to jest na nie. I po prostu takich szyb nie lubię, a najchętniej te wszystkie szyby bym wyrzucił. Natomiast fajnie tutaj jest, że mamy tu grubą rurkę, do której możemy sobie przymocować nawigację. Więc mamy i kierownicę do mocowania nawigacji, i rurkę. I to byłby wstęp do wad tego motocykla. I tak jak Wam powiedziałem, ten motocykl jest z 2018 roku, ma 12 tysięcy kilometrów przebiegu. Część wad, o których Wam opowiem, jest wynikiem tego przebiegu. A część wad może być konstrukcyjna. Pierwsza wada przy tych wibracjach, która jest, to już Wam mówiłem, lusterka, i to jest wada konstrukcyjna, natomiast te wibracje mocno się przenoszą na nogi. To czuć, szczególnie to czuć na nodze lewej, gdzie tu, gdzie bardzo często ruszamy stopą, bo zmieniamy te biegi jednak i to co chwilę jeździmy po tym podnóżku, jest bardzo mocno wytarty podnóżek. Po tej stronie tego nie widać, ja Wam postaram się dać zbliżenie. Tu podnóżek wygląda ok, ale po tej stronie tak naprawdę tej gumy już jest nie za wiele i my już stoimy na tych zębach, gdzie przy normalnych butach i normalnej jeździe to będzie problem. Zresztą szczerze, nie wiem po co w tym motocyklu są podnóżki z zębami, szczególnie, że na tył dano takie śmieszne, malutkie podnóżki. O, a tu są te ogromne z zębami i z gumą. Guma możliwa oczywiście do wyjęcia i do wymiany. Przydałoby się to zrobić. Kolejna rzecz, która będzie wadą i być może to też wynikającą wadą ze zużycia, ale tą wadę dałoby się podregulować, to jest dosyć duży luz na lince gazu. Tutaj zanim on zacznie nam w cudzysłowie iść, zanim zaczniemy przyspieszać, to troszeczkę tego gazu trzeba odwinąć i to jest szczególnie upierdliwe na rondach, kiedy praktycznie z zamkniętego gazu, kiedy się lekko przetaczamy, próbujemy płynnie dodać gazu i albo przyzwyczaić, albo wyregulować. To są dwie rzeczy. Szukałem też ognisk korozji, tak jak niektórzy narzekali na to, że te motocykle na pewno będą korodowały. Znalazłem jedno ognisko korozji. To jest śrubka tutaj do mocowania stelaża tej szyby. Ale powiem Wam szczerze, że jak się na nią przyglądam, to ona mi nie wygląda na śrubkę fabryczną. Więc być może, że ona się wzięła i wykręciła od wibracji i po prostu zastąpiono ją jakąkolwiek inną śrubą, bądź po prostu w tej jednej śrubie ten ocynk wziął i dał ciała. Kolejna rzecz od wibracji, która prawdopodobnie sobie nie poradziła z upływem czasu i wibracji, to jest tutaj szyba, tutaj ta mocowanka. Niestety już troszeczkę spękane. Kolejna rzecz w wadach to jest tylny hamulec. Tylny hamulec mam wrażenie, że praktycznie nie działa, praktycznie tak jakby nie istniał. Wciskamy na postoju, jak stoimy, tak, on troszeczkę przytrzymuje motocykl, natomiast w trakcie hamowania praktycznie nie zmienia nic. Tak jak, odniosę się jeszcze raz do Leoncino 500 Trial, tak jak tam tylny hamulec był boski. Moim zdaniem, jak na motocykl tej klasy to był hamulec boski, tutaj on praktycznie nie robi i nie działa nic. Co jeszcze? A, właśnie, zużycie. I to, co może w tym motocyklu przeszkadzać. Mi przy delektowaniu się podróżą tym motocyklem bardzo przeszkadzały wrażenia akustyczne. Gdzieś coś rezonuje, gdzieś coś się odkręciło, gdzieś coś dziwny dźwięk wydaje w trakcie przyspieszania i mam wrażenie, że jest to dźwięk silnika. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać Wam na GoPro, tak jak mam ujęcia z jazdy. Natomiast on wydaje z siebie kilka różnych dźwięków. Zobaczymy może teraz, w jakiś sposób by się udało to pokazać. Teraz powinieneś być na luzie. No, pompa chodzi. Nie wiem, czy słyszycie, tutaj są
różnego rodzaju wibracje, natomiast nie słychać. Jest taki specyficzny świst, jak się jedzie. Stoisz? Będziesz stać? Czy nie będziesz stać? Będziesz stać. I to są te wrażenia, które tak przeszkadzają. Ja nawet jeździłem w zatyczkach, bo jak gdyby już z doświadczenia nauczony, że w trasę leci się w zatyczkach, a czasami po mieście te zatyczki zakładam, żeby jednak sobie oszczędzić trochę te uszy, to mimo wszystko te wszystkie dźwięki do nas docierają. Więc nie, to nie są słabe zatyczki. To jest kwestia tego, że to niestety strasznie dużo rzeczy rezonuje, strasznie dużo rzeczy lata. Po prostu się z biegiem czasu poluzowało. Trzeba by było usiąść i ich poszukać. I zobaczyć, co trzeba dokręcić, co się poluzowało, co świszcze, co gwiżdże. I to pospasowywać. Jeżeli coś gwiżdże w silniku, to należałoby się albo z tym zaprzyjaźnić, albo to wyleczyć. I ogólnie chciałbym Wam też powiedzieć, że silnik brzmi ładnie, bo we wszystkich tych 500-kach ten silnik na wydechach brzmi ładnie. Tutaj wydech też jest ładnie schowany pod spód, ale bo nie wiem, co jest dźwiękiem tylko wydechu, co rezonuje w wydechu, a co jest innymi dźwiękami dobiegającymi z motocykla. No nie, no ogólnie nie brzmi źle, no nie przesadzajmy, tak? Ale po prostu nadmiar tych dźwięków jest męczący. Jeszcze o nim powiedzieć. No oczywiście hamulce są wyposażone w ABS i z przodu są tarcze 320. Gdyby nie to, że ta klamka wpada tak praktycznie do samego końca, pewnie byłoby dużo fajniej. Bardzo przyjemne, miękkie gripy, które się nie ślizgają, dają nam pewny chwyt. To jest też bardzo, bardzo ważne i bardzo przyjemne, że zwłaszcza w drugiej trasie, aż tyle tych wibracji nie przenosi się na ręce. Rzecz, która warto by było wspomnieć i mam nadzieję, że tu mnie nikt nie będzie później ganił za to, że o tym opowiem. Przed odebraniem tego motocykla, zanim ja go odebrałem, trzeba było w nim wymienić akumulator, bo stwierdził, że wyzionie ducha po 3 latach. Czy to po prostu taki akumulator, taki pech? Nie wiem. To już wy ocencie sami. Ogólnie motocykl sam w sobie ładny. Z paroma wadami i gdyby nie te elementy zużycia, to podejrzewam, że byłby to motocykl bardzo fajny na wstęp do turystyki. I powiem Wam też, że jak mam w rękach te nowsze motocykle Benelli, te z aktualnych, widzę mega postęp jakościowy. Tutaj dużo rzeczy jest jakościowo wykonane w tych nowszych egzemplarzach dużo lepiej. Tutaj coś lata, tu gdzieś. Nie wiem, na ile to jest zużycie, a na ile to są wady wieku, jak gdyby nazwijmy to, dziecięcego. No, chociaż on tam trochę wcześniej już był produkowany niż 18 rok, ale na ile to są właśnie takie problemy, a na ile to po prostu było dążenie do tego momentu, w którym jesteśmy teraz i budowanie pomału tego wszystkiego. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z motocyklami, ale od razu marzy o turystyce motocyklowej, to myślę, że to będzie dobry wybór, jeżeli zgodzimy się na kilka kompromisów. Kompromisów jakościowych, kompromisów osiągowych, to, że nie będziemy najszybsi, najlepsi, to myślę, że możemy nad tym motocyklem spokojnie się pochylić i nad nim się zastanowić. Natomiast jeżeli Wasza turystyka zakłada częste wizyty na autostradzie, częste jeżdżenie obłuczonym pełnymi sakwami wtedy, znaczy sakwami, kuframi, bo tutaj widziałbym bardziej kufry niż sakwę, plus pasażer, a macie pełną kategorię A, to zastanowiłbym się nad tym, czy jednak nie wybrać czegoś troszeczkę mocniejszego. Tak, ja wiem, w któryś z filmów mówiłeś przecież, że jesteś zwolennikiem małych pojemności. Zgadzam się w tym w zupełności, ale jest
różnica pomiędzy czymś, albo na przykład, że mówiłeś, że po co Afryka do turystyki, że to jest za mocne, za duże, bez sensu. Tak, ale jest pewna różnica pomiędzy tym, kiedy motocykl jest za mało, ma za mało mocy do swoich gabarytów, a kiedy tej mocy ma dużo, bądź sam raz, ale jest ogólnie za duży i nie wykorzystujemy jego potencjału. Chodzi o to, żebyśmy motocykle, znaczy ogólnie każdy z Was kupi to, co chce, to, co mu się marzy. Jeżeli ktoś marzy o wielkim turystycznym enduro do jeżdżenia po bułki, to jest jego wolna wola. Jeżeli ktoś marzy o R1 i założyć do niej kostki i jechać zwiedzić świat, tak jak już to ktoś zrobił, nawet z metalowymi kuframi, to jest jego wolna wola. Natomiast jeżeli chcemy wykorzystywać motocykle zgodnie z ich przeznaczeniem, to bądźmy tego świadomi, do czego one zostały stworzone. To jest motocykl do turystyki, ale do turystyki z pewnymi ograniczeniami, z pewnymi założeniami i na pewno nie do turystyki szybkiej. To nie jest turystyka autostradowa, moim zdaniem. Znaczy, inaczej, no, wjedziecie nim na autostradę, będziecie nim jechać autostradą, ale to nie będzie podróż komfortowa. Po pierwsze, prędkość przelotowa też będzie uciążeniem, bo on tam chyba przy 140 na godzinę już ma około 6000 obrotów, czy 7 na ostatnim biegu, przepraszam, nie pamiętam, bo niby to sprawdzałem, ale już mi wyleciało z głowy. A druga rzecz jest taka, że będziemy bardzo często też na tych autostradach wyprzedzani, co jak wiemy przy motocyklach nie zawsze jest komfortową sytuacją. Dobra, moi drodzy, zbliżamy się pomału do końca, bo nawet kamera mówi już pomału dość. Więc tak jak mówię, to jest motocykl, który nadaje się do turystyki, ale jeżeli ta turystyka będzie spokojna, jeżeli to będzie turystyka powolna, jeżeli pogodzimy się z jego problemami, z jego wadami, jeżeli je zaakceptujemy, to może być to prawdziwy kompan i prawdziwy przyjaciel w podróży. Podróży typowo asfaltowej, bo te koła raczej będą nas kierowały w stronę asfaltu niż szutrów. Tak wiem, wszystkim można jeździć po szutrach, tak jak wszystkim można jeździć po asfalcie. Tylko to jest jego jak gdyby bardziej przeznaczenie. Tu są 17-calowe koła, 120 szerokości z tyłu, 120 szerokości z przodu, 160 szerokości z tyłu. On bardzo przyjemnie na tych opanach się prowadzi. Zresztą to są opony, kurde, które Benelli pakuje do wszystkich swoich takich bardziej streetowych pojazdów. To są Pirelli Angel ST, a do tych takich bardziej chyba skierowanych w stronę enduro, jak już troszeczkę szutrów i tak dalej, z tego co zauważyłem, głównie trafiają tam mecelery. Benelli TRK502. Motocykl niezły, ale z wadami. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli... To jest tak, producenci nie będą nam robić prezentów. Oni produkują wszystkie te pojazdy, żeby na nich zarabiać. Jak zresztą my wszyscy pracujemy, tworzymy coś po to, żeby na tym zarobić. I jeżeli coś w danym segmencie jest znacząco tańsze, to nie znaczy, że jest znacząco gorsze, tylko będzie miało gdzieś poczynione te oszczędności. Na przykład będzie trochę więcej przenosił wibracji silnika na nadwozie, będzie miał troszeczkę słabszej jakości przełączniki. Te plastiki może nie będą jakieś rewelacyjne, chociaż te są całkiem fajne, sztywne. One się trzeszczą. Do tego po prostu trzeba przywyknąć. To są wszystko rzeczy, które będą się składały na troszeczkę niższą jakość wykonania, ale jednocześnie na niższą cenę. Jeżeli to jesteśmy w stanie zaakceptować, to może się okazać, że to jest nasz dobry kompan. I to jest tak jak w związkach czasami międzyludzkich. My nie kochamy za coś, tylko pomimo czegoś. I tutaj może być tak samo. Możemy pokochać ten motocykl, czy go polubić, czy cokolwiek innego, pomimo jego wad i stworzyć z nim idealny wyprawowy związek. My nie będziemy się ganiać z kumplami po autostradach. Nie będziemy się ganiać, kto szybciej dotrze do jakiejś tam mieściny w dwie osoby z pełnymi kuframi. Nie. To jest motocykl do wypraw takich, kiedy mamy czas. Kiedy nam się nie spieszy, kiedy naszym celem jest droga, a nie jej pokonanie. W takim kontekście, że nie jak najszybciej z punktu A do punktu B, tylko my chcemy tą drogę czuć, my chcemy ją przeżywać, my chcemy ją kontemplować. Jeżeli dobrze sobie zaplanujemy podróż takim motocyklem, to może być naprawdę fajna i przyjemna rzecz. To osobiście nie jest motocykl dla mnie, bo jak gdyby z motocykli tego typu wyrosłem i na taką prawdziwą, daleką turystykę średnio po prostu mam w tym momencie czas. A kiedyś ją wykonywałem po prostu motocyklem sportowym. Swoim 24-letnim w tym momencie sportowym motocyklem
wtedy sportowym dokonywałem turystyki i to nie był problem. To wszystko zależy od Was, co będziecie robić. I każdy z Was ma wybór. Jasne, każdy motocykl można traktować nie do końca zgodnie z przeznaczeniem i udawać, że tak ma być. Tylko jeżeli zaakceptujemy jego cechy, które nie zawsze są wadami, mogą być cechami, i będziemy go traktować zgodnie z jego przeznaczeniem, może się okazać, że to jest najlepszy motocykl na świecie. A jeżeli będziemy traktować motocykle wszystkie jednakowo, że mają iść tylko na osiągi, na prędkość maksymalną, na czas dojazdu, na tego typu rzeczy, na najlepsze składanie w winkle, to okaże się, że mamy tylko motocykle sportowe. I znowu padła bateria z tego, co widzę, więc... Dobra, nim aparat wziął nie ducha. I ja. Więc... Jeżeli potrzebujecie zawsze mega super osiągów i mega super przyczepności i mega super wszystkiego naj, to nie jest ten kierunek. Natomiast jeżeli chcecie po prostu jeździć i zaakceptujecie wszystkie wady, ale i wszystkie zalety, wszystkie może inaczej, nie wady, nie zalety, wszystkie cechy tego konkretnego pojazdu, to może być to idealny kompan. Ja Wam ślicznie razem z Benelli dziękuję za obejrzenie tego filmu. To było Benelli TRK502 bez X, a ja jestem Łukasz. No, byłem Łukasz jeszcze za wcześnie. Ja jestem Łukasz i dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was też do sekcji komentarzy. Możemy o tym motocyklu podyskutować, czy ogólnie o tym, jak Wy jeździcie w turystykę. Szkoda, że już mam tak mało wolnego czasu, żeby sobie na turystykę pozwolić. Może kiedyś będzie tego czasu więcej. Trzymajcie się. Cześć.